Kiedy mówią HR, co przychodzi ci do głowy? Jest część mnie jako byłego handlowca, bo przychodzi mi do głowy taki dział, który często mnie zbijał i kompletnie nie chciał mnie słuchać, e, nawet jeżeli poruszałem logiczne argumenty. Czyli jako handlowiec mam złe wspomnienia. E, a mhm. teraz jako przedsiębiorca, jeżeli mówisz HR, to przychodzi mi do głowy zestaw wielu różnych rzeczy, które trzeba robić, żeby mądrze zarządzać zasobami ludzkimi. Natomiast nie mam pojęcia, czy to poprawna odpowiedź. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku HR Espresso. Tym razem zapraszam Cię na rozmowę z Szymonem Negaczem, założycielem Wise Group i Salewise, youtuberem i podcasterem, znanym m.in. ze świetnego podcastu Nowoczesna Sprzedaż i Marketing. W spółkach zarządzanych przez Szymona jest już około 100 osób, a dalej nie mają tej jednej odpowiedzialnej formalnie za HR. Dlaczego? Jak to działa? Jakie HR-owe praktyki mimo wszystko działają w tej grupie i udało nam się je odkryć w naszej rozmowie. Jakie błędy personalne popełnił Szymon. Co zrobi kiedy wszystko zacznie się walić. To i wiele więcej usłyszysz w dzisiejszym odcinku, do którego serdecznie Cię zapraszam. A jeżeli chciałbyś, jeżeli chciałobyś pojawić się w HR Express, co masz, coś ciekawego do powiedzenia, zaprezentowania, podzielenia się, to napisz do mnie wiadomość. A kto wie? Może jeden z kolejnych odcinków będzie właśnie z tobą? Teraz nie przedłużam. Szymon Negacz. Nazywam się Szymon Negacz, jestem podcasterem, nagrywam podcast Nowoczesna Sprzedaż i Marketing. Jestem chyba też youtuberem, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć. Nagrywam <laughs> kanał Wise Business School. No youtuber kojarzy się pejoratywnie, nie? Trochę w tych czasach. Tak jak influencer się kojarzy o, tak, negatywnie, tak. nie? Dokładnie, zupełnie nie wiem dlaczego. Oproste ale jesteś też influencerem się... sprzedaży i marketingu, no to, to nie da się ukryć tego. Kurczę, nie mów tak, bo mnie dreszcze przeszło. Ale normalnie zawodowo jestem przedsiębiorcą, który wymarzył sobie zmieniać sprzedaż i marketing B2B w tym kraju. Zbudowałem coś, co dzisiaj się nazywa Wise Group. W ramach Wise Group jest pięć firm, od firmy doradczej, przez agencję marketingu B2B, przez rekrutację dla sprzedaży i marketingu B2B, przez szkołę dla marketingu i sprzedaży B2B, aż do firmy, która zajmuje się automation, generalnie jest szeroko pojętym IT. Kropka. To ciekawa przygoda jest. Wierzę, że ciekawa, bo wyszliście dosyć wąsko, wyszedłeś dosyć wąsko, a teraz jest już bardzo szeroko, tak. ale to też oznacza, że dużo pewnie wyzwań, dużo różnych ludzi, bo o ile... Osoby związane ze sprzedażą pewnie mniej lub bardziej, ale są trochę podobne. To jak teraz dołożymy do tego osoby związane z technologią, osoby związane z rekrutacją, osoby związane ze szkoleniem, to tu mamy cały, cały szereg potencjalnych możliwości, jeśli chodzi o ludzi, a ktoś się musi tym wszystkim opiekować. To kto się opiekuje tym tak zwanym HR-em Wise Group. Absolutnie nikt. <laughs> no dobrze, to, to jak to się dzieje, że to działa, że rośniecie i to jak na drożdżach i kolejne firmy i, i, i jest tak wspaniale. Już ci mówię. Ja się zastanawiałem bardzo mocno nad w ogóle Twoim zaproszeniem do tej rozmowy, dlatego że miałem taką hipotezę, że tak naprawdę nigdy w jakiś taki bardzo świadomy sposób, tak mi się wydawało, nie budowałem tego. Tego w swojej organizacji. Natomiast kiedy dostałem od ciebie zaproszenie i zacząłem się nad tym zastanawiać, to i szukać tych, tych sznurków u mnie w organizacji, to wyszło bardzo dużo ciekawych rzeczy, bo z jednej strony okazało się, że, że, że jakby tak naprawdę nasza organizacja jest pocięta na pięć mniejszych organizmów. To na dzisiaj jest ponad 80 osób. Natomiast żaden z tych organizmów nie jest większy niż około 20-25 osób. I teraz nawet jeżeli mamy jeden z największych organizmów, czyli zespół konsultantów, który na dzisiaj stanowi chyba 25 osób, właśnie może 27, to jest on znowuż pocięty na trzy zespoły z liderami. Mhm. I teraz bardzo dużo działań takich dotyczących na przykład spotkań kwartalnych, pomocy tym ludziom w rozwoju jest na tych liderach właśnie, których naliczają mnie w organizacji na 80 osób, jest ich równo 10. W związku z tym średnio przypada no, zaledwie 7 osób na lidera. W związku z tym te zespoły są bardzo blisko siebie, dość dobrze się znają, rozumieją, też mają swoją, są dość hermetyczne, bo na przykład zespół w agencji marketingu B2B to jest jednak kurka, zupełnie inny zespół niż zespół konsultantów, ekspertów, bardzo dojrzałych rynkowo, byłych prezesów, mm. większości jakichś dyrektorów i tak dalej. Te zespoły mają swój koloryt, mają swój klimat zupełnie inny. I na przykład kwestie takiego liderowania, rozwijania tych ludzi, pomocy im w rozprostowywaniu skrzydeł, mam rozłożoną po liderach. Później w grupie jest firma, która zajmuje się rekrutacjami, w związku z tym rekrutacja naturalnie jest cała osadzona w tej grupie, w tej firmie, tak jakby. I znowuż jest to też Poniekąd sztafeta, dlatego że liderzy poszczególnych zespołów są odpowiedzialni za rekrutację wraz z hirewise'em. Hirewise im daje zasoby dotyczące tego, żeby merytorycznie sprawdzić tych kandydatów, przeprowadzić poprawnie cały proces, ale lider musi brać w tym bardzo, bardzo aktywny udział. Jest wręcz za, za to odpowiedzialny z perspektywy mojej. Więc tak naprawdę to, że to działa, sprawia, że nie mamy takiej komórki, która w jakiś sposób gromadzi te aktywności, tylko jest trochę tak, że. Że poszczególni liderzy na bardzo dużym zaufaniu też do, do siebie i do tych zespołów prowadzą te teamy. I, I ja tam jestem też takim trochę, wiesz, wielkim bratem, który łazi za tymi wszystkimi zespołami i biorę w nich udział. To znaczy, też wiesz, to nawet trochę traktuję to tak, że moją rolą bardziej jest wyrzucać tych ludzi ze strefy komfortu, w takim mm. rozumieniu, że kiedy widzę, że jakiś zespół się zakochał w stanie obecnym. I to on już jest tak zakochany w tym stanie obecnym, że ta miłość jest nierezerwalna, po tali się, no to ja przychodzę i zarządzam rozwód. I tak widzę swoją rolę, jako, jako no jakby kogoś, kto lata nad całą firmą, ale też widzę ją tak, że bardzo dbam o kulturę organizacyjną, nie? czyli o to, jak ci liderzy współpracują ze sobą, między sobą, i dbam o to, żeby wartości we wszystkich tych teamach, które, które są w całej organizacji, żeby były spójne. Ja mam tutaj już co najmniej kilka tematów, które Jedziesz. czuję, że chcielibyśmy rozpakować. Pierwszy temat, wspomniałaś, że konsultantami na przykład są byli prezesi. Tak. No to taki powiedzmy stereotypowy prezes mhm. to osoba, która ma często bardzo silny charakter, ma swoje zdanie. Tak. Ma swoje przekonania, swoje doświadczenie, wie, jak powinno się zarządzać, jak powinno się robić, jak powinno się działać, i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony, teraz wchodzi w rolę konsultanta, członka zespołu mhm. i musi się w pewnym sensie podporządkować całej grupie, może, może liderowi. No to właśnie to, jak to działa? To jak to działa? Powiem Ci tak, jest jedna rzecz, którą odkryliśmy akurat w zespole konsultantów, która może być zaskakująca i jest dla mnie zaskakująca z dzisiejszej perspektywy już nie, no bo wiadomo, że przeszliśmy przez dużo i wiele tych osób zatrudniliśmy. Okazuje się, że jeżeli zatrudnimy byłego prezesa, który ma to podejście, o którym wspomniałeś, czyli ja już wiem, ja już przeżyłem, ja już tam byłem, proszę mnie słuchać, bo wiem co mówię, nie sprawdzi się w roli konsultanta. Dlatego, że jakby konsultant to jest osoba, która powinna katalizować emocje po stronie klienta, a nie je wywoływać. Postawa konsultanta to jest raczej postawa kogoś, kto przychodzi z, ze skrzynką z narzędziami i pokornie pokazuje te narzędzia klientowi, pomaga mu je zrozumieć, pomaga mu je zastosować w praktyce, ale jak tam dorzucimy zbyt dużo ego do tego wszystkiego, to okazuje się, że cały ten układ przestaje funkcjonować. W związku z tym my mamy bardzo duży blok na asesmencie, żeby zweryfikować to, jak ten ktoś radzi sobie z tym, że my mu powiemy na przykład, że coś nie jest prawdą albo, że coś zupełnie nie działa i okazuje się, że nie możemy zatrudniać ludzi, którzy mają, do tej konkretnej roli oczywiście, nie? którzy, mhm. którzy są, ma, mają takie podejście, że ja już, mój statek dopłynął do portu, tu, tu, zawinął i już tam jest. Nie? Ja już nic więcej nie odkryję na tym oceanie, bo już wszędzie byłem. Absolutnie to jest niewykonalne, tym bardziej, że sprzedaż marketing, to wszystko się tak szybko zmienia, że ci ludzie nie potrafili u nas odnaleźć się w tej roli. A z drugiej strony, jak sobie wyobrazisz sobie nawet, bo teraz to się nie wyklucza, nie? czyli ja mogę mieć bardzo dużą wiedzę, mogę mieć wciąż duże ego, i jednak dopuszczać, że nie zawsze mam rację, bo do tego się to sprowadza. Mhm. I teraz tych ludzi mamy dość wielu, czyli takich, którzy wiedzą bardzo dużo, ale. Trochę jest tak, że jeżeli jesteś wśród innych, którzy wiedzą bardzo dużo, to bardzo szybko przekonujesz się, że warto mieć pewien dystans do tej swojej wiedzy, no bo wiesz, skądś może przypłynąć jej nieco więcej, na przykład, nie? Więc to sprzyja akurat w tym zespole. I teraz, co chciałem powiedzieć, to chciałem powiedzieć, że. Oni są jednak mimo wszystko solistami, no bo zwróć uwagę: ten konsultant jedzie do klienta. To on prowadzi ten projekt. To on odpowiada od A do Z za prowadzenie tego projektu. Może zaprosić innych do pomocy, do współpracy, ale mamy tak zwanych konsultantów prowadzących, którzy po prostu za to odpowiadają i paradoksalnie. Poczucie niezależności w tej pracy jest ogromne, bo jeżeli jesteś zatrudnionym prezesem, nie daj Boże, masz jakąś radę nadzorczą na sobą, nad sobą, no to tam musisz przychodzić ze smutną prezentacją oraz opowiadać, że w naszej organizacji ostatnio, co, wiesz, jesteś zależny, nie? A tutaj nie jesteś. Ten klient, jeżeli powie, że słuchaj, to co mówisz jest do kitu, to po prostu odejdzie, nie? I nie masz takiego musu, że musisz odpowiadać przed kimś, nie? Nie masz nad sobą szefa, który ci właśnie bije pałką po głowie w jakiś sposób. Co często dla tych wysoko posadzonych menadżerów było ogromnym problemem. Tu jestem ja, jest klient i jest problem, który musimy razem rozwiązać. I to jest paradoksalnie dla nich bardzo fajne. Okej, okay, a czego w takim razie te osoby, które już mają duże doświadczenie, mhm. które przetestowaliście na asesmencie pod kątem podejścia, pod kątem ego, pod kątem pewnej pokory itd., dalej. czego oni jeszcze, Twoim zdaniem, uczą się, kiedy przychodzą. Do grupy. O, o tak, to, to uczą się najbardziej tego, że nie ma solisty, który sam zagra koncert. I jest to absolutnie niewykonalne. Większość konsultantów w tym kraju próbuje być solistą, który odegra wszystkie, wszystkie partie, na jakby potrzebne, żeby ta melodia wybrzmiała. Mhm. I trochę jest tak, że wynika to z tego, że nie ma za bardzo innej firmy w Polsce, która miałaby tak duży team konsultantów. W związku z tym oni nie są do tego przyzwyczajeni. To, czego uczą się u nas, to uczą się tego, że jest plan, że trzeba zbudować plan, w którym trzeba zaprosić tych odpowiednich muzyków do mojego zespołu, żeby dobrze zagrał dla klienta. I trochę jest tak, że ta nowa rzecz, którą, której się uczą, to to, żeby. Być dyrygentem owych muzyków, nie? no bo jeżeli źle roz, rozegrają całe wystąpienie, no to na koniec jest klapa, nikt nie jest zadowolony, a już w szczególności klient. I to jest rzeczywiście nowa rzecz, która, czyli taka zakładając, że większość z tych ludzi jest solistami, jednak mimo wszystko, no bo ja tak przynajmniej postrzegam rolę i CEO, i dyrektora, i to często mhm. jest dużo samotności, i właśnie takiego solowego występowania, no to tutaj rzeczywiście. Nie ma chwały w tym, że ja to zrobię jako solista. Nie muszę zaprosić konsultanta, który zrobi strategię marketingową, potem zespół, który ją wdroży, później konsultanta, który wdroży CRM a, a czasami jeszcze innego, który przeprowadzi szkolenia do zespołu, i tam się okazuje, że 8 osób trzeba razem odpalić u klienta, co jest też naszą największą wartością, którą klienci mhm. kupują. W związku z tym jest to niezbędne. Okej, okay, to idąc dalej tym tropem, mhm. mamy solistów, którzy muszą zaprosić inne osoby do zespołu, a więc tej chwały im w cudzysłowie ubywa, właśnie to co przybywa. sprawia? Przybywa. Przybywa moim zdaniem, bo teraz zwróć uwagę, że jeżeli masz tych muzyków, to na koniec ty byłeś dyrygentem i ta, ta melodia była lepsza. Klient jest zachwycony właśnie twoim performancem. to ty jesteś za niego odpowiedzialny. Ty przyszedłeś do klienta i mu powiedziałeś, słuchaj, tak to nagramy, nie? takich muzyków zaproszę, tak ich zepnę. nie? To Ty właśnie zbierasz więcej chwały, że miałeś dostęp do tych ludzi, ich spiałeś i zrobiłeś to u klienta. To zepsułeś mi pytanie, bo chciałem zapytać <laughs> o to, To dlaczego oni nie odchodzą i, i nie robią swojego. Bo jak już się nauczyli, jak już dowiedzieli się, mają to doświadczenie i tak dalej, i jeszcze dodatkowo dostają know-how Wise Group, który no, jest przepotężny i jednocześnie. Um, no, mają, że tak powiem, taki wpis w swoim portfolio, że pracowali razem z wami, a więc wspierali różnych takich i innych, to dlaczego oni nie odchodzą, nie zakładają swoich własnych agencji? Odpowiedź już padła. Bo nie ma tam zespołu muzyków. I to jest prawdziwa odpowiedź, nie? że to jest tak uzależniające. Bo teraz zwróć uwagę, co jest najgorszą tragedią w historii konsultanta? Kiedy on przyszedł do klienta, bardzo się starał mu pomóc i mu na koniec dnia nie pomógł, nie? Mhm. No, czujesz emocje. Nastarałem się, najeździłem, klient wydał kasę. Potem klient pisze do mnie smutne maile, że zaufaliśmy panu, ale pan nie pomógł. Wiesz, to, 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 to naprawdę jest trudne doświadczenie. I teraz wyobraź sobie, jeżeli ten ktoś miałby pójść i zacząć robić freelancing, na przykład, nie? Mhm. To przede wszystkim ci ludzie są świadomi bariery, którą przeszliśmy jako organizacja pod kątem zbudowania rozpoznawalności rynkowej i pozyskania klientów. To nie był rok. To nie były dwa lata, to nawet nie były trzy. Nie? To jest pierwsza bariera, która jest ogromna. Potem jest druga bariera. Druga bariera dotyczy tego, że jest agencja marketingowa. Zanim zbudujesz agencję marketingową, zatrudnisz do niej 20 osób, to też upłynie trochę wody w Wiśle. Jest agencja rekrutacyjna, jest tych 25 konsultantów, którzy mają specjalnie dobrane skille. To wszystko jest bardzo mądrze zapięte na poziomie organizacji i wartości dla klienta końcowego. I teraz ci ludzie, którzy u nas pracują, Dbają o tą wartość dla klienta końcowego. I jest jeszcze jeden, drugi magiczny czynnik, który część ludzi nie bierze pod uwagę. Patrz, on jest ekstremalnie prosty. Zarabiają u nas więcej niż zarobiliby na freelancingu. Tadam. Nie? Czyli wiesz, jak ja byłem konsultantem, ja tyle nie zarabiałem, co konsultanci u nas, bo, bo okazuje się, że ja jako konsultant, jak byłem sam, to musiałem pozyskać klienta, musiałem podpisać z nim umowę, musiałem z nim negocjować, komunikować się, musiałem zrobić bardzo dużo różnych dziwnych rzeczy i ostatecznie okazywało się, że w terenie z 20 dni jestem 10 na przykład. A nasi konsultanci nie mają tego problemu, a my się dzielimy bardzo dużą dolą z tego doradztwa, no bo ci ludzie, to jest w ogóle ciężka praca, kropka, to jest fakt musisz jeździć jesteś jak małpa w cyrku. Nikogo nie obchodzi, że miałeś zły dzień dzisiaj albo że wczoraj stażyło się coś przykrego w twoim życiu. Ja zapłaciłem za to, że dzisiaj będzie dobrze jestem klientem. Wymagam od ciebie, że będzie dobrze. To jest cholernie ciężka robota. Dlatego nie pracuję konsultancie więcej niż te 14 dni w miesiącu, bo, bo fizycznie nie daliby rady. I to jest cholernie ciężka praca pod tym kątem, i po prostu oni bardzo dużo zarabiają u nas. To jest koniec pomysłu, nie? że jeżeli wartość dla klienta jest większa i wartość dla konsultanta jest większa, bo robimy za niego większość tych rzeczy, które nie mają nic wspólnego z konsultingiem, nie? z docelową pracą z klientem, a na dodatek płacimy im. Najwięcej, ile jesteśmy w stanie, bo to jest tak przeliczone, żeby już nie wchodzić w meandry naszej organizacji, że oni zarabiają znacznie więcej niż organizacja na tych projektach. I tak ma być. Dzięki temu to wszystko działa i jest uczciwym układem nie? dla każdej ze stron i dla konsultanta, i dla klienta, i dla nas. A jak w takim razie patrzą na to pozostałe osoby z pozostałych miejsc, bo o ile. Hmm... Przyjmuję i rozumiem to, że konsultanci sprzedaży zarabiają bardzo duże pieniądze, to i pewnie pozostałe osoby z grupy, nie wiem, z agencji marketingowej, rekrutacyjnej, też są tego świadomi, że konsultanci tak. są świetnie wynagradzani. Wszyscy są. Wszyscy są wynagradzani świetnie. Hmm? Czyli po prostu. Czyli nie, Tw... wszyscy konsultanci są wynagradzani. Okay, czyli... że, że, wszyscy... że wszyscy o tym wiedzą, że tak jest, tak? No tak. właśnie. To teraz, i, i jak na to patrzą i jak utrzymać też. Pozostałe osoby. Bo jeżeli mamy, wiesz, to jest tak jak w wielu innych firmach. Mamy na przykład dział IT, programiści, którzy zarabiają niesamowite pieniądze, bo taki jest rynek. Tak. I cała reszta. I budują się frustracje. Nigdy jak to nie widziałem jest? takiej frustracji u nas, szczerze mówiąc, ale to trochę jest dlatego, że ja zawsze mówię do każdego zespołu w naszej firmie, że według mojej wiedzy, każdy z Was. Zarabia więcej niż średnia rynkowa, bazując na tym, jakie macie kompetencje. To jest mój stan wiedzy na dziś. Jeżeli w jakimkolwiek przypadku pomyliłem się, teraz już nie do mnie, ale to przyjdźcie do lidera i o tym powiedzcie, nie? Na mój stan wiedzy każdy z Was zarabia więcej niż powinien, na swój poziom kompetencji. My robimy bardzo często podwyżki też dla tych ludzi, i w ogóle pomysł w organizacji jest taki, Wiesz co, on, on trochę wynika z mojego doświadczenia kiedyś na etacie. Ja kiedyś miałem taki, pracowałem na etacie, byłem bardzo poświęcony jednej z firm, pracowałem tam prawie 5 lat i przez ostatnie dwa lata kolendowałem za tym, że, że, że urodziło mi się dziecko, nie? i już moje wynagrodzenie odpłynęło od rynkowego. Rozumiem, że musicie brać zwrot z inwestycji, jaką byłem, no bo byłem świeżakiem, którego wykształciliście, ale mam takie poczucie, że już ten zwrot z inwestycji przyniosłem nie? i bardzo bym chciał. Dostać więcej. I oni mi przez pół roku zbywali, że nie, nie ma czasu, bla, bla, nie ma lorem, i tak dalej. E, po pół roku zmienili mi system premiowy i podstawę. Ja powiedziałem, że słuchajcie, ale no, to będę zarabiał jeszcze mniej niż teraz po tej zmianie. Mówił, nie, nie, będzie dobrze. I ja mówię, OK, ale czy jak nie będzie dobrze? W sensie będę zarabiał mniej, pomimo tego, że robię cele. To czy mi to zmienicie? Tak, zmienimy. Ok, umówiliśmy się na pół roku, przyszedłem po pół roku. I zarabiałem mniej robiąc cele. Nie dużo mniej, to było dosłownie 50 zł mniej, ale no mm -hmm. umówmy się nie, nie, nie się, nie na to się dogadywaliśmy. I oni do mnie powiedzieli wtedy, wiesz co? Zaczekajmy jeszcze pół roku. I to był moment, w którym coś we mnie umarło. I odszedłem okay. z tamtej firmy. Zadzwoniła do mnie firma zaproponowała mi pracę za dosłownie dwa razy więcej podstawy niż tam miałem podstawy z premią mm -hmm. łącznie. I no, sorry, nie? przeliczyłem to po prostu po matematyce. Jakby pamiętam moją emocję kochania tej firmy, tamtej pracy, tych ludzi, tych wyzwań, które tam miałem, i jednocześnie ten cholerny wybór, który stał przede mną, czy mam. Się poświęcać dalej dla tej firmy i ją kochać, czy zrobić coś dla swojej rodziny i zarabiać więcej? Nie? I nie chcę nigdy postawić swoich ludzi przed tego typu dylematem. Nie? Że Mamy tyle opcji rozwoju w swojej organizacji, że bardzo. Jestem OK z tym, że ktoś chce, coś, chce się rozwijać, zarabiać więcej. Mamy bardzo dużo opcji i drabinek, na które można się powspinać. I nie chcę, żeby ktoś w mojej firmie kiedykolwiek miał taki dylemat, przed którym ja stanąłem. I teraz dlatego strategia całej grupy jest oparta na tym, żeby robić najwyższe jakościowo usługi, żeby charge'ować za nie, wprost mówiąc, więcej niż średnia rynkowa, bo też nie boję się tego powiedzieć, bo to, że charguję więcej niż średnia rynkowa, umożliwia mi utrzymanie lepszych ludzi niż średnia rynkowa. I to jest banał, nie? Szczególnie kiedy widzę na przykład w kontekście konsultacji. To, że oni zaczynają największe waliu wnosić po mniej więcej dwóch latach pracy. No to jeżeli jestem organizacją, która ich świadomie wypuszcza po tych dwóch latach pracy, to siłą rzeczy obniżam wartość dla klienta, nie? I czy też powinienem brać od niego mniej, no bo usługa jest słabsza. Ale właśnie dzięki temu, że to są usługi, które tak są wyceniane, mamy to zapięte bardzo świadomie z poziomami wynagrodzeń tych ludzi, nie? wiedząc, że jako firma usługowa. To kurczę, naszą siłą są ci ludzie, właśnie. Nie? I oni mają mieć spokój w kieszeni. Wiesz, o co chodzi? Coś takiego, że jestem spokojny o siebie, o swój byt, a teraz to się mogę zająć tą firmą i jej klientami. Kiedy na samym początku powiedziałeś, że nie wiesz, czy jesteś dobrym gościem do tego podcastu, ale że zastanowiłeś się nad jakimiś tam linkami, sznurkami, które, jak to jest wszystko powiązane i jak to się wszystko spina, to powiem ci, że. To, co powiedziałeś teraz, te, te ostatnie nasze kilka minut rozmowy, dla mnie jest przykładem właśnie tego, jak powinien wyglądać dobry strategiczny HR w firmach. To znaczy, hmm. dobry strategiczny dyrektor HR, czy osoba odpowiedzialna za HR, powinna właśnie myśleć o tym, kiedy osoba wnosi wartość, kiedy zaczyna wnosić największą wartość, dlaczego warto zapłacić więcej, a dlaczego nie warto zapłacić więcej, mm -hmm. jak to zrobić szybciej, i tak dalej. I, i myślę, że dlatego nie potrzebujecie HR-owca, bo strategicznie po prostu zostało to w pewnym momencie zaopiekowane zgodnie z Twoimi założeniami, zakładam, a w wielu miejscach nie jest. Tak jak opowiadałeś historię, która ciebie dotyczyła, po prostu w wielu miejscach to nie jest. I jestem ale to, było, ale to było nielogiczne, że oni mi tej podwyżki nie dali. To było, to było nieracjonalne, to było głupie dla tamtej firmy, nie? I, i ja wiedziałem, że to było dlatego, że mój dyrektor nade mną zarabiał tyle, co ja z premiami, nie? Bo, bo jakby byłem, to jakby jeden z mm -hmm. jednym z typowych handlowców, po prostu. I wiedziałem, że dlatego nie mogę, żeby nie wywalić tej cholerniej drabinki wynagrodzeń w całej organizacji, nie? I dlatego oni nie mogli tego zrobić. A u was liderzy zarabiają więcej niż konsultanci? Czy założenie z konsultanci wnoszą największą wartość, więc mogą zarabiać najwięcej? To jest dobre pytanie, bo nie zarabiają więcej. Liderzy. To znaczy, liderzy robią trochę inne zadanie i my wyceniamy pracę liderską na poziomie pracy z klientem. Czyli to jest trochę tak, że oni zamieniają pracę z klientem na pracę. Z lidera, mhm. fizycznie nie zarabiają więcej niż te zespoły poniżej. Mniej więcej są wszyscy na tym samym poziomie. Znaczy są na tym samym, wszyscy na tym samym poziomie, kropka. Okej, okay, czyli po prostu możesz albo pracować z klientem, albo pracować wewnętrznie z zespołem. Finansowo tak czy inaczej będziesz w dobrym miejscu, bo płacicie dobrze, po prostu. Kropka, tak. Okej. Okay. No dobrze, to idźmy dalej. Wychodząc trochę od konsultantów, Czyli mamy agencję marketingową, agencję rekrutacyjną. Co robisz, co robicie, żeby tam ta kultura również była jak najwyższej jakości? Bo powiedziałeś, że konsultanci potrzebują najlepszych muzyków. Tak. To co zrobić, żeby tam też byli ci najlepsi? I jedno to wiemy, dobre wynagrodzenie. Ale co jeszcze? Co zrobisz, zrobić, żeby tam też byli ci najlepsi? Wiesz co? I, I ja zawsze miałem. Dlaczego w ogóle powstała agencja rekrutacyjna? To jest w ogóle ciekawe pytanie, bo My uczestniczyliśmy jako konsultanci w projektach, których siłą rzeczy musieliśmy pozyskiwać nowych ludzi do pracy. Kropka. Jednym z częstych powodów tego, że te projekty się wywalały, było to, że do organizacji trafili nieodpowiedni ludzie. Druga kropka. W związku z tym, jakby my jesteśmy prości w myśleniu, doszliśmy do wniosku, no to trzeba zrobić podmiot, który będzie dobrze zatrudniał tych ludzi, no bo te projekty konsultingowe będą się oddawały częściej. Kropka. I teraz to, co w naszym przypadku jest i jakby działa w, naszej, w ramach naszej organizacji, to jest sprawdzenie dwóch bardzo istotnych rzeczy. Z jednej strony, sprawdzamy dopasowanie do kultury organizacyjnej, która jest nazwana. Wiemy dokładnie, jak wygląda, i wiemy, z czym się wiąże też. I jak, jakby mówimy o takim fundamencie wartości człowieka. I już mamy sprawdzone, że jak ten fundament nam nie leży, no to ta współpraca to nie będzie dobra współpraca. <laughs> jakby to, mm -hmm. Tak po prostu. Ale z drugiej strony, to, co robi agencja, to w kontekście handlowców, my wiemy, w jaki sposób nazwać i sprawdzić kompetencje, żeby ten handlowiec pasował do teamu na przykład. Czyli, czyli stawiam tezę, nie wiem, czy ona no jest prawdziwa, bo się na tym nie znam, że jeżeli nie jesteś ekspertem w danej niszy, na przykład w sprzedaży, to ciężko ci będzie zatrudnić odpowiednio handlowca i go nie skrzywdzić. Dlatego, mhm. że okazuje się, słuchaj, że tam grają rolę tak drobne czynniki, jak chociażby to, że jeżeli byłeś handlowcem dotychczas, który sprzedawał dla znanej marki. To, jak zaczniesz pracować dla nieznanej, to się okazuje, że Twoje kompetencje mogą tam zupełnie nie pracować. Albo pracowałeś w firmie, która sprzedawała na bardzo krótkich procesach zakupu, a tu cię wsadzają w wątek, w którym masz handlować z zarządami, które kupują dwa lata. To zupełnie inna praca jest. I teraz zrobiliśmy swoją własną metodykę określania, kogo szukamy, zarówno do sprzedaży, jak i marketingu, i własną metodykę sprawdzania tego w formie asesmentów. Taką trochę naszą wariację na ten temat, mhm. jak. Odpowiedzieć na pytanie, czy ten ktoś się odnajdzie w ramach organizacji. I e, popełniłem jeden błąd, może pewnie nie jeden, ale jeden bardzo duży. <laughs> e, on kosztował nas dużo. Mniej więcej półtora roku temu, myślę, że to było, że dałem się namówić na to, żeby rekrutować pomimo jakichś tam niedopasowań, bo wzrost. Po tamtej sytuacji rekrutowania. Pomimo braku czegoś tam, bo wzrost, no bo klienci, no bo nie zarobimy, no bo coś tam, mam ustalone w filmie, że nigdy, nigdy nie zgodzę się, żeby zatrudniać ludzi tylko dlatego, że musimy zrobić wzrost. Nie mamy inwestora, nie mamy nikogo, kto nad nami stoi i nam chucha, że musimy zrobić ten większy przekład. Nikt nas nie zmusza. W związku z tym Rośniemy tylko, jak znajdziemy odpowiednich ludzi. To jest coś, co kosztowało nas bardzo dużo. I zespoły też kosztowało bardzo dużo, czyli rotacja tych nieodpowiednio dobranych ludzi to jest efektywnie nasz błąd. To jest nasza porażka, że do tego doprowadziliśmy, że ktoś się na to zgodził, że ja się na to zgodziłem i już się na to nie zgadzamy. I na przykład, żeby, żeby dać Ci przykład taki namacalny, który strasznie mnie bolał w zeszłym roku, a mianowicie przykład konsultantów. Konsultanci siłą rzeczy są jakby głównymi elementami tej organizacji. Nie? To oni mhm. nadają ruch wszystkiemu, co się dzieje. I nie mieliśmy tych konsultantów, a mieliśmy asesmenty. I mieliśmy chyba 30 asesmentów przeprowadzonych. Każdy z nich trwa prawie cały dzień. Nie? To, I są na nim dwie osoby z naszej strony. Trzeba wyobrazić koszty. I zatrudniliśmy z nich jedną osobę. I ja po prostu chodziłem rozpaczony, tak naprawdę. Gdzie jest błąd? Gdzie popełniamy błąd jako organizacja, że nie potrafimy znaleźć tych ludzi? Ale obiecałem sobie, że nie będę naciskał, jeżeli to nie są odpowiedni ludzie. Nie? Mhm. I nie naciskałem. I teraz udało się mniej więcej po pół roku bólu i płaczu wyrekrutować sześć, siedem nowych osób do tego teamu. No bo wiesz, też my się nauczyliśmy to, kogo zapraszać, kogo nie. Trochę mhm. budujemy tą ścieżkę na nowo. Nikt nie rekrutuje tyle konsultantów, co my w tym kraju. Więc jakby musieliśmy się sami tego po prostu nauczyć. No i. Nauczyliśmy się, ale bólu i płaczu z mojej strony było co niemiara, ale tak wiesz, w środku, w płakałem. Staram się nie płakać do nich, bo bałem się, że jak do nich będę płakał, to oni mi na zatrudniają znowu, żebym się cieszył, że ktoś jest, i, i potem będzie z tego problem, nie? Wspomniałeś w pewnym momencie, że macie bardzo mocno i bardzo dobrze zdefiniowaną kulturę, do której, według której oceniacie dopasowanie. Co to ale. znaczy? Jaka jest ta kultura? I wiesz co, kurczę, ja nie, ja nie wiem, co to jest kultura, ale ja ją trochę definiuję w taki sposób, że kultura organizacyjna to jest sposób załatwiania spraw. Mhm. I mam tutaj na myśli y, wszystkich spraw. Jakby wszystkich możliwych spraw, które mamy między nami, y, między nami a klientem, między liderem a zespołem. I jakby w każdą stronę to, 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 to przechodzi, nie? że y, że nasze wartości to jest właśnie sposób załatwiania spraw i w tego, w jaki sposób załatwiamy je ze sobą. Jednym z tych elementów jest na przykład dokładność. Jednym z elementów kultury mhm. organizacyjnej jest dokładność, polegająca na tym, że jeżeli dostałem zadanie, to nie robię go nigdy na chybcika, tylko zawsze zwracam uwagę na detale w tym zadaniu. To jest element naszej kultury. Drugim elementem jest to, że dotrzymuję słowa, czy to danego klientom, czy to danego, danego komukolwiek. I trzecim elementem jest na przykład fun, to znaczy lubimy się dużo śmiać, lubimy dużo żartować i w ogóle nasza kultura organizacyjna jest trochę taka, że jeżeli wszedłbyś do nas do firmy, to najprawdopodobniej usłyszałbyś czyjś śmiech i, jakby, i, to, jest, i to jest mega. Nie? I jest dużo takich rzeczy, na które zwracamy uwagę, że na przykład w kontekście tej dokładności bardzo patrzymy na to, jak bo to wciąż bardzo różne typy osobowości potrafią być dokładne bądź nie i zwracać mhm. na to uwagę bądź nie ale nauczyliśmy się na przykład jeżeli do agencji marketingowej zatrudnimy kogoś kto jest niedokładny to zespół jego ją po prostu zje w długim terminie, bo w krótkim terminie większość osób nabywa te cechy, nie? skoro wszyscy się tak zachowują, to jest naturalne, że dotrzymujemy wszystkich obietnic i że jesteśmy dokładni, i tak dalej, i tak dalej. Tych zasad jest naturalnie więcej. Kolejną zasadą jest, na przykład w kulturze organizacyjnej to, że jesteśmy o krok do przodu. Znaczy, nie kochamy mhm. się w przeszłości, tylko staramy się kochać, kochać przyszłość. Czyli szukamy, zmieniamy, mamy bardzo dużo innowacyjnych inicjatyw wewnątrz i to też jest element naszej kultury, że tacy jesteśmy. I to też jest dla nas ważne. I to jest twardo zdefiniowane przeze mnie chyba, bazując na tym, jakby skąd ta firma się wzięła od pierwszego pracownika. Ja z Martą wspólnie kiedyś dosłownie jak firma miała dwie mhm. osoby, sobie to zdefiniowaliśmy. Nie? I, I do dzisiaj trzymamy się tego, jest to spójne ze wszystkimi spółkami w grupie i staram się tego pilnować. Natomiast nie mam pojęcia, czy jest to dobrze zrobione. A ty już wtedy wiedziałeś, że plan dla Wise Group, czy wtedy jeszcze Sellwise jest tak duży, żeby tyle osób pracowało? Nie, 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 Bo ja nie, nie, pamiętam, nie, nie. że w kontekście sprzedaży i procesów sprzedaży mówisz często, że procesy, które ułożyliście na samym początku, w pewnym sensie tak naprawdę teraz z nich dalej do tej pory korzystacie. To dlatego, że ja jestem pasjonatem, ja je od razu budowałem tak, jak mają być zbudowane, bo chciałem sobie mieć je zbudowane. Wiesz, o co chodzi. Okay. To, 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 jakby, to nie było tak, że ja planowałem wzrost, to było tak, że chciałem mieć bardzo dobrze poukładaną organizację. To trochę wynika z tego, że jak jesteś lekarzem i patrzysz na choroby pacjentów, to zaczynasz rozumieć, że one są prawdziwe. A jako konsultant jesteś lekarzem, który widzi choroby firm i wiesz, że one są prawdziwe, wiesz, że one nadejdą i jest mi łatwiej jako konsultantowi dbać o różne obszary mojej organizacji, bo widziałem konsekwencje zaniedbania tych obszarów różnych. I teraz w kontekście Marty, która się pojawiła jako pierwszy członek zespołu, nie pamiętam od kogo to mam, ale pamiętam, że kiedyś jeden z moich klientów mi powiedział, że kulturę organizacyjną zaczynasz budować w dniu, kiedy do twojej firmy wszedł pierwszy pracownik. To jest ten moment, kiedy zaczynasz to budować. No to zacząłem budować. I wspólnie z Martą mieliśmy bardzo dużo ustaleń i zrozumiałem, że na przykład jedną z nowych elementów naszej kultury jest na przykład szczerość. Też jest nazwane to. I uczyłem Martę, że ma być szczera, że ma być dokładna i tak dalej, i tak dalej. I pewnego dnia Marta napisała do mnie maila w piątek wieczorem, nigdy tego nie zapomnę. Firma miała dwie osoby, ja i ona. Napisała do mnie maila, Szymon ja ci umawiam te konsultacje, a ty ich czasami nie robisz tu przekładasz, to mnie bardzo frustruje. To też obniża skuteczność całego procesu. I sprawia, że nie mam poczucia sensu mojej pracy w takim rozumieniu, że to, to, to i to. Chciałabym przegadać z tobą, co możemy z tym zrobić, żeby do tego nie dochodziło i żeby zawsze wszystkie 100% konsultacji się odbywało, kiedy możemy się umówić. Nie? I ja tak to czytam i mówię: Boże, jak pięknie, jak cudownie, kultura organizacyjna, kultura zaczyna działać. Nie? I wieś, miałem taką euforię wtedy jak dostałem tego maila, że mój pierwszy członek zespołu stawia mnie do pionu w zgodzie z tą kulturą, którą sam zdefiniowałem. I napisałem do niej wtedy maila takiego, wiesz, pod Mówię, Marta, jak pięknie, cudownie, Boże, tak, gadajmy. I ona mówi, Boże, ja tak śmiałam, jak zareagujesz, nie? I, i, I mam wrażenie, że tamta sytuacja to jest taki pierwszy moment, który ja pamiętam tego, że dotknąłem tą kulturę namacalnie, nie? Że że, że jakby wziąłem ją do ręki i mogłem ją obejrzeć, takie dziecko kultury organizacyjnej de facto. Ten mail, nie? tamta sytuacja jest fundamentem, na którym powstała ta firma. I bo wiesz, bo pierwszy pracownik przyszedł, nie, Marta mhm. z nim rozmawiała szczerze, otwarcie, szukaliśmy rozwiązań, nie szukaliśmy nigdy winy w ludziach, to jest znowuż mhm. elementem kultury organizacyjnej, że to nie jest tak, że Krzysiu jest winny, tylko to jest tak, że proces, który realizuje Krzysiu jest zepsuty, a nie Krzysiu jest zepsuty. Nie? I to też jest totalna zmiana w kontekście tego, jak rozwiązujemy te sprawy, nie? I yy, strasznie dużo miałem radości z tego, jak później, nawet w takiej cztero-, pięcioosobowej organizacji właśnie dostawałem te znaki tej kultury, nie? Tego, że klient pisze, ale to dopracowaliście, mega rzecz, nie? Jest, to jest ta kultura. Jak sam mówisz, jako konsultant, kiedy pracowałeś też jeszcze jako konsultant, pewnie widziałeś, jak to działało u innych osób. Tak. Czy z twojej perspektywy jest to częste podejście, że jest tak mocno zdefiniowana kultura, jako osoba, która wchodzi z zewnątrz i patrzy na firmę, nie, nie jako osoba, które mogą mówić o kulturze, wieszać hasła na ścianie i tak dalej, i tak dalej. Tylko, czy jako osoba z zewnątrz, która tam wchodzi, która patrzy zupełnie takim zewnętrznym okiem, mm -hmm. czy ty w wielu polskich firmach widzisz, że to faktycznie tak działa? Czy może jest oderwanie od tej kultury, i po prostu jeżeli mówimy o nie wiem, o dużej korporacji, na przykład to jest po prostu korporacja i ona jest zimna, i tak dalej. A jak jest mała firma, powiedzmy, to bardziej jest takie zobaczymy, jak będzie, robimy bardziej na jolo. You only live once, działamy. Wiesz, to nie spotykam się zbyt często. Próbuję nawet znaleźć sobie przypadek w pamięci, że się choć raz spotkałem z tym, że ktoś świadomie sobie nazwał tą kulturę i ją wdrożył. Wydaje mi się, że nie. Natomiast bardzo często, jako konsultanci, obserwujemy, jak sposób życia, bycia i zachowania się właściciela wpływa na organizację. Nie? Że na przykład widzę mhm. taką sytuację, w której to się wydarzyło tysiąc razy, nie? że na przykład przychodzi członek zespołu do menadżera z problemem i on go w nagrodę opierdziela. Mhm. I przy wszystkich robił na nim, wiesz, ścięcie głowy, że przed problemem. I mówię, Boże święty, no, największy prezent świata, jaki mógł się wydarzyć. Pracownik przyszedł z problemem, który trzeba rozwiązać. Tam no, wiesz, na, na drzwiach napis nie przychodź z problemami, przychodź z rozwiązaniami. Aha, no to zajebiście. Dramat po prostu, tak się nie robi. Nie? I teraz zastanawiam się, no to z czego to się wziął, że ten menadżer się tak zachował. Nie? I potem idę do gabinetu prezesa i widzę, jak on rozmawia z kimś, i mówię, aha, stąd się to wzięło, nie? Czyli Widzę bardzo często, że to, jak pracują, jak zarządzają właściciele firm czy tacy wysoko postawieni menedżerowie, jest właśnie tym, co się kaskaduje w dół. Ludzie na przykład boją się przychodzić z problemami, no bo kiedy ktoś przychodzi z problemami do prezesa, to on dostaje furii, a nie powinien, nie? Albo boją się, Spotkań miesięcznych, na przykład, które powinny być pięknym, cudownym wydarzeniem, gdzie wymyślamy, co zrobić, jak podbić rynek, a w miejsce tego są de facto z powiedzią, gdzie wszyscy siedzą z bolącym brzuchem i boją się kogoś, kto tam, wiesz, krzyczy i tak dalej. Nie? W jednej z organizacji, na przykład, spotkałem się z tym, że dałem feedback menadżerowi, który się rozpłakał, uciekł i nie chciał już nigdy pracować, a potem, jak dałem feedback prezesowi, to nie uwierzysz też się rozpłakał i też uciekł i też nie chciał pracować, nie, więc to mam takie poczucie, że często się rozprzestrzenia w tych firmach jako wirus, który jest zupełnie mhm. niekontrolowany, nie, i mi bardzo dużo dało w kontekście kultury organizacyjnej to, że jedna z organizacji, w której pracowałem, to była nawet nie cała organizacja, co zespół, w którym pracowałem, menadżer tego zespołu był bardzo, to była kobieta, była bardzo inteligentna w obrębie tej kultury organizacyjnej i tworzyła to świadomie, czyli podpatrzyłem to u kogoś, mhm. nie? że te wartości, które wtedy sobie spisaliśmy w ramach tej kultury i ona właśnie to nazwała, że to jest sposób, w jaki rozwiązujemy sprawy. Mówmy się, jacy jesteśmy, nie? do czego chcemy dążyć. Ona zrobiła to w fajny, praktyczny, namacalny sposób. To nie było jakieś takie puste hasło. Powiesz: wolność, rozwój, e, innowacyjność i coś tam jeszcze. Co to nikt nie wiedział, o co chodzi? Tylko właśnie, to, ona to zrobiła tak, jak ja to zrobiłem później w swojej filmie, jak odgapiłem od niej, że spisała jakby hasło ogólne. Jako jakieś tam wa wartości I, i co to w praktyce oznacza. Nie? I tam jest 15 przykładów, na przykład, że dokładność w praktyce oznacza, że na przykład jak wysyłamy do klienta dokument ofertowy, to on jest dopracowany. To znaczy, tam jest problem klienta zawsze. Ta oferta jest zawsze pod niego dostosowana. To oznacza dokładność. nie? Mhm. Jest tych przykładów 15, na przykład, że to nie jest tak, że znowuż te wartości. Które mam wyznawać w ramach tej kultury, to one są takie wirtualne, nie? że w sumie to nikt nie wie o co chodzi. Nawet często prezes nie wie o co chodzi. No tak powiesili, bo gdzieś na jakimś szkoleniu byli, nie? to wisi. I, i, ale ja tam nie pamiętam, jakie to są wartości. No to dramat, nie? No, to w ogóle bez sensu cała operacja jest, nie? A tak to jest takie namacalne, czyli dokładność, czyli no właśnie, spójrz, na to musimy zwracać uwagę, nie? Czy w takim razie, skoro wiele, nie, nie widzisz tego, nie widziałeś tego w wielu polskich firmach? Widziałeś to u osoby, u której to podpatrzyłeś? Może gdzieś elementy były w niektórych, a przecież patrzyłeś na dziesiątki, jak nie setki firm. Myślę, że grube setki. To tym bardziej. Jak grube setki, to, to, to jeszcze lepiej pewnie będziesz w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Czy to jest jeden z takich, jedna z takich sekretnych broni, taki secret sauce firm, które lepiej funkcjonują? czy Tak. tak? Nie boję się odpowiedzieć na to pytanie. Jestem tego absolutnie pewien, że tak. I jednocześnie wiąże się to z bardzo frustrującą informacją, że łatwo jest budować kulturę organizacyjną w firmie, która powstaje i szybko i, jakby, i rośnie, od zera to robiąc, cholernie trudno jest zawrócić płynący statek na oceanie. I to jest niestety największy ból, z którym ja się spotykam, nie? że na przykład mamy teraz projekt, który trwa 3,5 roku, i jesteśmy na etapie, na którym handlowcy, to jest już dla nich naturalne. Że eksperymentujemy, szukamy nowych metod, działamy nowocześnie, to zajęło 3,5 roku. Nie? Odwrócenie statku na środku oceanu. To duże też zaufanie w takim razie było do Was ewidentnie, skoro 3,5 roku y, pracowaliście, bo często chyba jest dalej tak. Y, tak, i dalej pracujecie, ale często jest tak, że wiesz, mija pół roku pracy, y, z kimś, czy jakieś tam szkolonko jest zrobione w ramach warsztacik, w ramach procesu rozwojowego czy zmiany i tak dalej, no nie zadziałało, to cofamy. Ale to akurat wiesz, u nas to jest tak, że my mamy projekty doradcze zbudowane w ten sposób, że jak one nie dadzą pieniędzy klientowi do pół roku, to on i tak zrezygnuje. W związku z tym kwestia dania pieniędzy klientowi, a zmiany kultury to są dwie odrębne kwestie, nie? Bo, bo to, że na przykład jakiś zespół zrobi coś, bo mu kazano i to przyniesie więcej pieniędzy, Super. Nie? I to jest mhm. fajny rezultat dla organizacji. Nie wiąże się z tym, że zmieniła się kultura. Mówi o takim momencie, że na przykład handlowcy jarają się, że mamy warsztat i będziemy kminić nad nowym sposobem działania. Wiesz o co chodzi. To jest ta okay. kultura dla mnie. I, I oni są na tym etapie, że nagle zamiast jednego konsultanta w zespole to jest ich 15. Bo jest 14 handlowców i konsultant. I tych 14 handlowców, bo kultura, na mhm. pełny etat się rozkminia, co zmienić, co poprawić, jak to robić lepiej. Nie? I wiesz, i nagle to nie jest tak, że jest konsultant versus reszta świata, tylko że oni razem stoją po tej samej stronie barykady. To jest kultura dla mnie, że ci ludzie mają teraz to w krwi, że to jest dla nich naturalne, że tak rozwiązujemy te sprawy. To teraz z innej strony. Wspomniałeś, że jednym z takich kluczowych zapalników jest założyciel, jest to, w jaki sposób on funkcjonuje, jak on później przekazuje te swoje wartości, swoje zachowanie pozostałym członkom zespołu. Ty w, kilkukrotnie już w kilku podcastach opowiadałeś o tym, że Twoje firmy i grupa powstały na barkach trzech lat Twojej bardzo ciężkiej pracy po kilkanaście godzin dziennie, gdzie przynajmniej w jednym miejscu słyszałem, że powiedziałeś, że no to są trzy lata, które zakontraktowałeś i które w pewnym sensie mm, z takiego życia rodzinnego ci uciekły. Tak. Czy to też jest kultura całej grupy? Która takiego, wiesz, pełnego 150% czy 200% poświęcenia pracy? Nie. To znaczy, yy, nigdy nie chciałem, żeby to był element kultury. Dlatego na przykład wprowadziłem, jak tylko zobaczyłem, że konsultanci. Yy, z ułajską fantazją zaczęli robić po 22, 24, 25 dni doradczych w miesiącu, to wprowadziłem limit 15 dni. Więc im, że słuchajcie, jakby zdrowie, to trzeba równoważyć, to nie o to chodzi. Nie? Że to, jest, to jest tak, że jak stawiasz biznes, no to musisz iść na pewne poświęcenia. Przez te mniej więcej dwa lata początku działania firmy, jak odejmowałeś mnie z równania finansowego przede wszystkim, to całość była głęboko pod wodą. I to nie jest tak, że ja pracowałem, bo, bo, bo nie wiem bo miałem taką fanaberię. Tylko pracowałem, bo, bo to był jedyny sposób. Nie miałem inwestora, nie miałem kapitału, nie miałem nikogo, kto by mi dał pieniądze. Jedynym sposobem było pracować na dwa etaty. Czyli jeden, który daje du dużo pieniędzy, które ja wszystkie wsadzam w rozwój, i w tą obietnicę, którą złożyłem ludziom, których zatrudniłem. I i ten drugi, w którym jestem de facto właścicielem całej organizacji, ludzie na mnie polegają i mają się czuć bezpiecznie. Myślę, że wszyscy widzą teraz, kiedy ja zwolniłem, nie, że mam już dla nich więcej czasu, że nie jeżdżę 20 dni w miesiącu, widzą, że tak naprawdę nie jest to cel, do którego zmierzamy. To jest wydaje mi się, że istotne. Co nie zmienia faktu też, i to muszę powiedzieć wprost, że przygotowuję wszystkich nowych ownerów biznesu na tą ewentualność. I mówię słuchaj, to się wydarzy. Nawet pomimo tego, że mamy kapitał, pomimo tego, że teoretycznie wiemy, jak to się robi, to się zepsuje pierdzielnie masa rzeczy, w ogóle, której nawet nie jesteśmy w stanie przewidzieć. I trzeba będzie je rozwiązać. Nie? W sensie, ja zawsze mówię, że każdą firmę trzeba urodzić. <laughs> I to nie jest przyjemny proces. Nie? Szczególnie, kiedy wiesz, masz te standardy, które my trzymamy jako grupa i staramy się je trzymać, że jak jest zepsuta usługa, to nie ma tak, że. To ok, no, czasami się zdarza, absolutnie wchodzimy w analizę, musimy to strawić, dowiedzieć się, co zmienić, jak, z której strony. Uważam, że te firmy trzeba urodzić. Nie? I teraz moja rola jako właściciela jest rozłączna z rolą zespołu w tym obszarze. Ale w obszarze już właścicieli innych biznesów, których jest kilka, no to tam były takie momenty, że na przykład Iwona, która jest właścicielem Hirewise'u wspólnie ze mną, czyli agencji rekrutacyjnej. Przeszła tą drogę. Ona się teraz skończyła. Dwa lata minęły, gdzie rzeczywiście musiała pracować po prostu więcej, żeby urodzić tą firmę. Okej. Okay. A czy też kilkukrotnie powiedziałeś, że w pewnym sensie jesteście gotowi na kryzys? Bo teraz powiedziałeś, że. Musiałeś tak naprawdę pracować i suplementować swoją pracą konsultanta. Nie mogłeś pracować nad biznesem, musiałeś pracować w biznesie i nad biznesem, żeby to zadziałało. Tak. A jednocześnie mówiłeś też, że jesteście gotowi na kryzys. To co by się wydarzyło, gdyby z kulturą, gdzie teraz mówisz o zwolnieniu zarówno swoim, jak i ludzi, zwolnieniu w sensie spowolnieniu. Spowolnieniu. Mhm. Co by się wydarzyło, jeżeli pojawiłby się jakiś gruby kryzys? Na rynku Waszych usług, czy w ogóle kryzys w grupie? Ja, ja mówię ludziom o tym, że on się kiedyś pojawi, dlatego że w ramach kultury organizacyjnej masz jeden czynnik, który moim zdaniem się wyczerpuje a mianowicie czynnik dotyczący chociażby wypelenia zawodowego. Nie? i czy w ogóle zmęczenia materiału ogólnie rzecz ujmując. Czyli ja jestem teraz wielki kozak, bo większość ludzi pracuje u nas 2-3 lata i są na tej fali, wiesz, wznoszącej mm -hmm. kariery, momentu w życiu i w ogóle super, tworzymy coś nowego i ekstra. I wiem, że nadejdzie moment, w którym zderzymy się z brzegiem. Nie? Ta fala już nie będzie taka wysoka, już wcale nie będzie tak pięknie, już tak wcale nie będzie takich niesamowitych wzrostów, przyjdzie normalna proza prowadzenia biznesu. I oni o tym wiedzą. I teraz... Moja, mój sposób na poradzenie z tym sobie, a staram się być bardzo, bardzo bezpiecznie prowadzić biznes, jest taka, że my mamy kasę na 12 miesięcy kosztów stałych tej firmy. Kropka. Koniec filozofii. Ja wychodzę z założenia, że jeżeli Adwise powstał równo rok temu, i obecnie jest rentowną, zdrową organizacją zatrudniającą 20 ludzi, to jeżeli my w tym całym gronie mądrych ludzi, których mamy, i bardzo dużego zapasu finansowego, nie wymyślimy nowego biznesu, który nas wrzuci na kolejną falę. To, to, jest, to, jest, to jest niewykonalne matematycznie. Nie? Damy sobie radę. Ja zawsze im mówię, że wszedłem wszystkie ręce na pokład. Zrobimy to razem wspólnie i naprawimy nasz statek, będziemy płynąć dalej. Nikt się ma nie przejmować. Każdy o tym wie, że mamy. że jakby Jest taka święta zasada u nas, że nie zwalniamy ludzi, bo tam coś tam, wie co chodzi. Mhm. Na przykład dotrudniamy, bo myśleliśmy, że będzie więcej zleceń, ale jak nie ma zleceń, to ich zwalniamy. To uważam, że na zawsze by zmieniło naszą kulturę i by pokazało, że. No, że jakby przerzucam ryzyko na tych ludzi trochę, nie? Mhm. I, I w pewnym sensie ich poświęceniem finansuję swoje zwroty, i to jest, to, to jest nie okay, nie Tam nie ma, nie, ma, nie ma powrotu z tej drogi, z mojej perspektywy. Dlatego nasza dyrektorka finansowa zawsze musi odpowiedzieć na pytanie przy zatrudnianiu, czy jakby ten człowiek nie zarabiał na siebie, to czy mamy dw, kasę na 12 miesięcy, żeby go utrzymać? Jakby co? I ona mówi tak lub nie. I mamy bardzo duży kapitał zgromadzony w organizacji. Jest nieracjonalnie duży do naszego rozmiaru. I super. I nic się nie dzieje. Płacę od tego podatek zwany inflacją. I nie płaczę nad tym. Nie. Ten podatek zwany inflacją od tych środków, które trzymamy, to jest podatek od spokoju dla mnie. I tego spokoju, czy mojego, czy tych ludzi. I naprawdę w to głęboko wierzę, że jak coś się wydarzy, to sobie poradzimy bez problemu. Jeżeli, żeby zatrudnić, potrzebujecie Pieniędzy na 12 miesięcy dla tej osoby, i jednocześnie musicie, czy musicie, tak robicie. Sprawdzacie wartości, dopasowanie, kulturę pracy, dopasowanie do kultury organizacyjnej. To jest wiele rzeczy, które mam wrażenie, że jesteście w stanie zrobić, dlatego, że to jest Wasza firma, to jest Twoja firma. Wy to tak. doskonale znacie, ale jednocześnie. Macie biznes rekrutacyjny, gdzie wy tych rzeczy nie znacie, nie widzicie, nie wiecie, nie, nie jesteście w stanie tak poczuć. Oczywiście, że znacie. Jak różni się? Znacie. Oczywiście, to... że tak. No dobra, no to jest... jak to to, 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 to listy... dwa pytania, to przepraszam, to dwa pytania. No. To jak to jest, że A, znacie i dwa, czym różni się mimo wszystko, bo zakładam, że jakoś jednak się różni zatrudnianie do grupy sellwise i czym różni się zatrudnianie dla Waszych klientów? Niczym. Serio. Lider zespołu jest klientem nie? dla Hirewise'u. Idzie tym samym procesem, którym idą klienci. On się niczym, ten proces nie różni. I teraz w kontekście usług dla zewnętrznych podmiotów mamy listę dyskwalifikującą klientów. Słuchaj, to jest niesamowity, niesamowity byt, który jest mega śmieszny. Patrz, jeżeli zgłosi się nas klient, no. który mówi tak, no rekrutujemy tych handlowców, ale to takie leniwe buraki i wiecie, no 100. Drama, to nie będzie nasz klient. Nie? Wiesz, o co chodzi? Mhm. Mamy listę sposobów zachowania klienta i jego rozmowy z nami, które dyskwalifikują go z tego, że chcemy dla niego rekrutować. I to jest literalny projekt, bo teraz zwróć uwagę, jeżeli ja rekrutuję wśród naszych słuchaczy, naszych obserwatorów i tak dalej. Nie, to jest wartość, notabene, którą wnosi Hirewise. Mm -hmm. 40 tysięcy ludzi słucha podcastów i naszych kanałów. To jest duża grupa. I teraz teoretycznie ci ludzie mi ufają, że ja zrobię dobrą treść, ale też, że ich nie oszukam. Nie? I teraz, jeżeli mam ich wsadzić do jakiejś patologicznej organizacji, to ja nie chcę, nawet za pieniądze, bo mm -hmm. na, na w dłuższym terminie to nie ma dla mnie sensu. I teraz Hirewise ma listę dyskwalifikującą potencjalnych klientów, i tam jest bardzo dużo rzeczy wypisanych, jak chociażby to, że ktoś poniża zespół, który już zatrudnia w rozmowie z nami. Dramat. Nie zatrudnimy ci człowieka. Nie? Takich na przykład, że ktoś mówi, że no przecież teraz w tych czasach, to jak się wykaże, to może mu kiedyś zapłacimy. Handlowiec bez podstawy powinien być gotowy pracować. Nie? No nie, to, nie już są, to już nie są te czasy, w ogóle nie podejmujemy się rekrutacji. I jest bardzo dużo pytań później w obrębie mapowania stanowiska, Właśnie oto dwa obszary. Z jednej strony mapujemy rzeczywistość biznesową, czyli długi proces sprzedaży, rozmowa z decydentami. Realizuje ten i ten i ten proces handlowy, w związku z tym musi potrafić to, 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 to i to. W związku z tym powinien zarabiać tyle. W związku z tym, jeżeli ma dwa języki, to w ogóle dramat, rekrutacja będzie trzy razy droższa, bo nie ma takich ludzi i tak dalej. To mimo wszystko mapujemy tą część dotyczącą kultury i tego, w jaki sposób oni nam przedstawiają te stanowiska. Często też jak przedstawiają rolę w tych stanowiskach, bo bardzo często pomysł na samo stanowisko jest patologiczny u podstaw. I my to mm -hmm. słyszymy na, na dzień dobry, nie? że szukamy szefa marketingu, który samodzielnie postawi stronę, samodzielnie zrobi SEO i samodzielnie zrobi reklamę, i samodzielnie to wszystko pociągnie. No nie, jakby to się nie wydarzy, nie? nie przyjmiemy tego zlecenia, bo nawet jeżeli zatrudnisz, to skrzywdzisz tego człowieka. Nie? I to na pewno nie jest doskonały mechanizm, żebyś nie myślał, że wiesz, że to działa w sposób idealny, ale Uważam, że wciąż y, możemy wiele usłyszeć, a co najmniej połowa klientów HRY są klienci, których mamy aktywny projekt doradczy, co w ogóle jest banalne, bo my wtedy od konsultanta wiemy wszystko. I często staramy się świadomie dać konsultanta, który też prowadzi projekt dla klienta do samego asesmentu, bo on znacznie lepiej zna kulturę tej organizacji, jest w stanie dopasować do niej ludzi. Oczywiście to nie zawsze jest możliwe z oczywistych względów, bo kalendarze, bo wiele innych sytuacji, natomiast... Y, System na pewno nie jest idealny, ale działa w takim rozumieniu, że, że do, nad wszystkie rekrutacje w zeszłym roku mieliśmy trzy reklamacje, bo ich ponad 120 zrealizowanych, dostarczonych. Trzy reklamacje w rozumieniu takim, że no po prostu kandydat zrezygnował bądź został zwolniony. Jesteśmy dumni z tego wyniku, bo nie wiem, jak wygląda w innych organizacjach HR-owych, nigdy nie pracowałem w innej organizacji. Nie miałem innej. Nie, nie wiem, jak jest, jaka jest średnia, ale to jest wynik, z którego jesteśmy dumni. To jest bardzo dobry wynik. To zdecydowanie jest bardzo dobry wynik. Zwłaszcza, że często handlowcy należą do tej grupy, która mimo wszystko rotuje całkiem, całkiem często w wielu miejscach. Tak. Chciałbym, żebyśmy wrócili do jeszcze jednego wątku. Powiedziałeś, że jeżeli się wszystko wysypie, pojawi się kryzys, macie pieniądze na 12 miesięcy i wtedy wymyślicie. Coś nowego, nowy model biznesowy, nową usługę, nowe Rozumiem, coś. rozwiązanie problemu. No właśnie. To jak według Ciebie, jeżeli dzisiaj by ten kryzys się pojawił, to nad czym byś dzisiaj pracował? Co według Ciebie wydarzy się za 12 miesięcy, za 3 lata, za 5 lat? Wiem, że jedną z nowych części całej grupy. Jest spółka związana z automatyzacją. Czy to jest ten kierunek, czy może jest jeszcze coś innego związanego na przykład ze sztuczną inteligencją? Może będziemy zaraz mówić sztucznej inteligencji? Napisz mi kopie sprzedażowe, wyślij do idealnej buyer-persony i przeprowadź cały proces. Dziękuję, do widzenia. Szymon Negacz nie jest nam potrzebny. Uważam, że rzeczywiście sztuczna inteligencja odmieni te procesy, które realizujemy. Jak chociażby to, że wiesz, już na Teamsach jest tak, że sztuczna inteligencja może ci zrobić notatki ze spotkania, wypisać keypointy, kto co mówił i jakie są ustalenia. Nie? To już jest jakaś mhm. zmiana, którą możemy wykorzystać w procesach sprzedaży, jeżeli podejdziemy do tego bystro. To, co ja zrobiłem w kontekście rozwoju w przyszłość, to rzeczywiście kupiłem spółkę robiącą automatyzację, bo bardzo w nie wierzę na poziomie moich własnych przekonań, jestem informatykiem, w związku z tym mhm. wiele procesów u nas jest zautomatyzowanych, dość niewielkim nakładem sił i środków. I chcemy to przenieść na naszych klientów, że widzimy na przykład, że nie ma żadnej chwały w tym, że czterech handlowców przez 8 lat przekopiowuje coś z jednej do drugiej tabelki. Nie? No to Przez 8 lat kosztowało to 600 koła. Pytanie, czy to jest dobrze wydany pieniądz? Nie mam takiego poczucia, że jest. No i w to miejsce wchodzi spółka związana z automatyzacjami, ale w Wise Groupie, o czym możesz nie wiedzieć, jedna ze spółek przejdzie w tym roku rebranding na instytut badawczy. Powstał Instytut Rozwoju Sprzedaży i Marketingu Spółka ZO który to odpowiedzialny będzie za badanie tego, jak działa rynek i w którą stronę zmierza. Czyli nie chcemy być już tylko organizacją, która widzi otaczającą rzeczywistość i na nią reaguje, ale chcemy być organizacją, która, nikt tego w Polsce dotychczas nie zrobił, nikt nie ma instytutu sprzedaży i marketingu, będziemy mhm. pierwsi. Czyli pierwsi dokopiemy się do jakichś faktów, sam ten fakt jest tak niesamowicie ekscytujący, że mam dreszcze teraz jak ci o tym opowiadam, nie? że będziemy mówić instytut badawczy fakty z polskiego rynku, jak działa sprzedaż i marketing i obok tego powstała komórka R&D w Sellwise, która ma za zadanie właśnie spoglądać tą przyszłość i wypracowywać rozwiązania rozwiązujące wyzwania, które w tej przyszłości się pojawiają i komórka R&D ma dostęp do instytutu, ma sześciu jakby uzupełniających się konsultantów w Sellwise, ma radę klientów, która będzie to w pewien sposób oceniać i na przykład odpowiedzi na pytanie, jak AI zmieni procesy sprzedaży, czy kogoś zastąpi na jakimś etapie, jeżeli tak, to na jakim, to właśnie po to powstają te komórki, żeby odpowiadać na te pytania i przygotowywać gotowe rozwiązania. Jak chociażby właśnie to rozwiązanie dotyczące tego, że projekt... Na przykład spotkanie z klientem prowadzone na Teamsach w kontekście dołączenia tego AI-a ma już większy sens niż spotkanie na żywo. W takim razie, jeżeli samodzielnie notatki zrobią się, wyślą, mało tego, jeżeli te notatki się zrobiły samodzielnie, to my z, z automatyzacji możemy potworzyć taski dla obu stron, dopilnować, żeby one się wydarzyły też automatycznie. Czyli tak naprawdę może się okazać, że jakąś część zarządzania zespołem sprzedaży możemy oddać AI. I wiesz, i, i, i właśnie tego typu rzeczy chcemy odkrywać. Nie mamy bytu w Europie, który by to robił na taką skalę, na jaką chcemy zrobić. I teraz wiesz, możemy się wymieniać hipotezami, oczywiście, co tam się wydarzy i tak dalej, ale prawda jest taka, że ja nie wiem. a tego musimy wiesz. To mniej więcej od czerwca zacznie działać tego roku, więc pewnie za rok bym mógł powiedzieć więcej. Natomiast na razie mam takie marzenie, żebyśmy nie zakochali się sami w sobie, bo często jest tak, że wiesz, pycha kroczy przed upadkiem. Jesteśmy tak świetni, że już właśnie ten statek dobił do portu i już nic nie trzeba robić więcej. I w ten sposób chcę zapewnić, że nasz statek nie zostanie w porcie, no bo rolą statku nie jest stać w porcie. Nie? Brzmi na pewno bardzo ciekawie i widziałem tą wiadomość, ten post na LinkedInie chyba, gdzie dzieliłeś się tym, że jest to pierwsze stanowisko od jakiegoś czasu, gdzie czujesz taką wielką ekscytację. Jestem bardzo ciekaw, tak, bardzo ciekaw, tak, jak ale, to będzie działało. Ale taką nieproporcjonalną po prostu, nie? że o Jezu... <laughs> A jednocześnie teraz powiedziałeś i to już będzie, my zmierzamy do portu docelowego, skoro już o statkach mowa, powiedziałeś, że no, nie powinniśmy unosić się tą pychą, bo mogą się kryzysy wydarzyć, mogą się wydarzyć błędy. To pytanie, czy wydarzyły się błędy u Ciebie w tych kilku latach prowadzenia całej grupy, wcześniej spółki, błędy związane z obszarem personalnym? Tysiące. To taki, większy. którymi mógłbyś się podzielić największe i najbardziej przestrzec, gdzie czujesz, że to no, cofnęło was o, o, o x czasu albo zepsuło jakieś, jakieś rzeczy i było bardzo trudno naprawić. A z perspektywy czasu teraz wiesz, że dało się tego uniknąć. I ja w Galupie mam bliskość na trzecim miejscu. To znaczy nawiązuje raczej bliskie relacje z ludźmi i jest to dla mnie istotne, żeby je nawiązywać. Czerpię z tego satysfakcję. I, e, i w jednym przypadku, w jednej z firm, na tym etapie to nie ma znaczenia, w jakiej, e, doszło do tego, że liderem został ktoś, kto niestety położył to wszystko, pomimo, że wcześniej popełnił dwa razy ten sam błąd. I ja, wiedząc, że ten lider dwa razy popełni ten sam błąd, ubezpieczyłem się teoretycznie, tak mi się wydawało, na wszystkie możliwe sposoby, żeby on nie wystąpił po raz trzeci. I na poziomie rozmów z tą osobą, i na poziomie ustaleń, i na poziomie działania wspólnego, żeby do tego więcej nie doszło. Ale doszło do tego po raz trzeci i to wywaliło jedną ze spółek i cofnęło ją w rozwoju o dobrych parę miesięcy. Bylibyśmy teraz znacznie, znacznie dalej, gdyby nie ten błąd, który popełniłem. Do dzisiaj uznaję to za największy mój błąd zawodowy, że do tego doszło i taką porażkę dotyczącą tego, że jedna z firm została porzucona de facto, przestała mieć lidera. I teraz to był niesamowity problem, bo to jest lider, z którym zacząłem budować tę spółkę. I w pewnym momencie ja musiałem zrezygnować z całej innej pracy i zamienić się w lidera tej organizacji, bo tam siedziało naście osób, które były przerażone. Bały się, co będzie dalej, czy w ogóle to przetrwamy, a co teraz będzie. Nie? I metodycznie punkt po punkcie rozwiązaliśmy wszystkie problemy, które z tego, z, tego, z tego wynikały, natomiast kosztowało to niesłychanie dużo energii. Natomiast dumą moją jest to, że wszyscy ludzie z tego zespołu z nami zostali. I wyszliśmy z tego na pewno znacznie silniejsi niż, niż wcześniej, ze znacznie lepszymi procesami i w ogóle. Dzisiaj jest fajnie i w ogóle miło jest mi o tym opowiadać, ale prawda jest taka, że tam po drodze było bardzo dużo. Płaczu. Myślę, że po, nie, nie skłamię, jak też powiem, że było dużo rozpaczy i takiego, wi, taki, takiej bezsilności, nie, jakby nawał problemów e, związanych z tą sytuacją był po prostu tak duży, że, e, że naprawdę w ogóle fajnie, że dzisiaj rozmawiamy, bo, e, bo de facto liderzy, którzy są za to odpowiedzialni, mieli ze mną rozmowę w poniedziałek, w tym tygodniu, gdzie gratulowaliśmy sobie, że udało nam się to zrobić. I napisałem im listy wszystkim. <taki> takie na pamiątkę, żeby mieli. A takie ręcznie pisane? Nie nie nie, 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 nie. Nie wyczytaliby się. Ale napisałem taki listy, że każdemu, kto, kto był za to odpowiedzialny, że, że zostaw sobie na pamiątkę, że udało ci się. Nie? Że, jakby, mhm. że jakby to jest, to, to ty nie? Że bez ciebie bym nie dał rady sobie z tym poradzić. I, i to było fajne, takie wzruszające. Mm, Przeżycie, że wiesz, odtrąbienie tego, że zrobiliśmy to, nie, wspólnie. I, i, i tak. I to że mną zostanie w pamięci, nie? Jest też tak, ja jako przedsiębiorca, y, mam także ta bliskość, mi czasami utrudnia y, y, pracę, ale, ale, ale idę w to, nie, I, i, i buduję z tymi ludźmi te relacje, bo jestem im genuinely wdzięczny, że oni są że oni to zrobili, że oni pomogli to zrobić, że oni nie uciekli, wiesz o co chodzi, nie, bo oni mogli mm. uciec. Każdy z nich mógł złożyć wypowiedzenie i tu, ja bym wtedy nie podołał, ale oni tego nie zrobili, rozumiesz, nie? I, I należy im się za to po prostu szacun i, i taka, ja, no, coś, co ja jestem w stanie zrobić jako przedsiębiorca. Pieniądze mogę im dać, nie? I dałem oczywiście, ale to jest najmniej istotne w całej tej zabawie, nie? Uważam, że najbardziej istotne jest paradoksalnie to, że właśnie potrafimy się na koniec przytulić i powiedzieć, że kurczę, udało się, nie? Zrobiliśmy to, doceniam was. Mega, mega rzecz, nie? Czyli wiesz, strasznie trudne doświadczenie, które ma strasznie fajny finał, zbliżyło nas bardzo, ale wynika wszystko z mojego błędu, nie? Piękna historia, piękna historia, a przynajmniej piękne i zakończenie. Może nie historia no, nie tak piękna, ale zakończenie. Zakończenie, przepraszam. Zakończenie piękne i dobrze, że w taki sposób się zakończyło i też myślę, wnioski fajne można z tego wyciągnąć. Więc ja dzisiaj chciałbym podziękować Tobie za tą rozmowę, za podzielenie się tym, za otwartość też w podzieleniu się różnymi elementami, które którymi pewnie czasami się dzieliłeś, czasami może jeszcze nie, może udało się pociągnąć niektóre tematy, które gdzieś indziej w innych miejscach jeszcze nie wybrzmiały. Także ja Ci za to Są bardzo dziękuję. To bardzo dobrze. To ja, tobie, to ja Tobie dziękuję za dobre pytania, bo to te pytania do tego doprowadziły, więc to jest Twoja zasługa. To bardzo się cieszę, a wszystkich słuchaczy, którzy chcieliby więcej dowiedzieć się o Tobie i o, 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 o grupie i o całej sytuacji i o, o, o tym, czym ty tak naprawdę się zajmujesz, to na pewno y, chyba możemy odesłać do podcastu. Gdzie jeszcze? Gdzie jeszcze mogą cię szukać? Trzy miejsca. Podcast, nowoczesne spodnie marketing, LinkedIn Szymon Negacz, czy Instagram Szymon Negacz. Na LinkedInie więcej merytoryki, na Instagramie więcej życia i pod i kanał Szymon Negacz na YouTube, gdzie jest program Wise Business School. Cześć. Tak. Wspaniale. Pięknie, dziękuję raz jeszcze i mam nadzieję, że do usłyszenia, może za te pół roku, rok, kiedy porozmawiamy o Instytucie Badawczym. Dzięki, do usłyszenia.